Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie z tej strony Lambda i zagramy dzisiaj w It Moves. Jest to gra, która jest trochę inna od całej reszty, ponieważ została zrobiona na RPG Makerze. Jeżeli ktoś nie wie, czym jest RPG Maker, to najprawdopodobniej zapomniał o pewnej lekcji odnośnie kwestii robienia gier RPG. Kiedyś bawiono się właśnie w tym programem, wymyślano się, znaczy tworzyło się właśnie własne historie i na podstawie tego naprawdę nieziemską radochę to, można powiedzieć, dawało, dlatego świetnie to wspominam i tym bardziej świetnie, znaczy tym bardziej fajnie będzie mi powrócić do tych lat. To nie jest jakaś stara gra, bo jest to gra bodajże chyba z tego albo z poprzedniego roku. No dobra, w takim razie tyle jeśli chodzi o słowem intra. Sprawdźmy, co ta gra ma do zaoferowania. New game. A, okej, okay. Czyli będzie trzeba robić numerami. Bedtime. No właśnie, i to jest specyficzne dla RPG Makera, czyli wszystko jest z widoku izometrycznego, czyli z góry. To jest tak, jakbyście grali w stare JRPG. O, może tak. Więc jeżeli ktoś tego nie lubi, no to może równocześnie, znaczy równocześnie. Może równie dobrze po prostu wyłączyć ten materiał i włączyć sobie na przykład, nie wiem, Obcego albo Call of Cthulhu, tam to dopiero się dzieje. Ale żeby nie skreślać tej gry, to jest horror game, dlatego po prostu bedtime, okej, okay. Czy ja muszę, nie wiem, kliknąć w coś? Póki co wszystko radziłem sobie aha, okej, okay, enter. Bedtime is supposed to be a happy event for a tired child. For me it was terrifying. Oh. While some children might complain about being put to bed before they have finished watching a film or playing their favorite video game, when I was a child, night time was something to truly fear. Somewhere in the black of my mind, as still is. This is me. Okay. Okay, czyli teraz możemy zacząć sterować. Okej, okay, czyli sterowanie mamy na zasadzie góra-dół, lewo-prawo i enter. Poster from a movie, I got it from my brother. Full of toys and stuff. I cannot prove that what happened to me was objectively real. O, no, nie jest słownictwo jak na dzieciaka, objectively. Ale okej. Okay. But I can swear that that was I experienced was genuine horror. A few which in my life, I'm glad to say, has never been acquired. I will never relate it to you. All now I, as best I can,
Make of it what you will, but I be glad to just get it off my chest. Okej. Okay. No to w takim razie opowiadaj. This is my father. I can't remember exactly when it started, but my upon appreciation towards falling asleep seems to correspond with my being moved into a room of my own. Okej, okay, czyli bardziej to wszystko zaczęło się w moim pokoju. This is my brother's room. Brothers. He told me yesterday to keep out of the room that we both had shared. Until then. Aha. Czaję. It's a wolf. O, teraz dopiero widzę, że, to jest, że tam jest napisane wolf. Ale powiem wam szczerze, że gdyby nie ten napis, to ciężko byłoby mi stwierdzić, że jest to jakieś zwierzę nawet. Okej. Okay. It's a bunk bed. I slept in the tub. Table. Mr. Teddy. Tak właśnie zastanawiałem, jak go nazwę. Mr. Teddy, czy Teddy Bear, czy... whatever. Flowers. Mom put those here. Okay. Shoes. Not very interesting. Czekajcie, tu chyba było coś, co... Just bunch of clothes is in here. A man with a mustache. Ventilation, I think mom said this is. Boxes full of stuff. Mom told me not to touch her stuff, especially this stuff. To są jakieś leki? Chyba tak. Nothing to... Too interesting. Mom! This is my mother. Mom! How do you like your new room? Soon you will be sleeping alone for the first time. Aha, czyli on jeszcze nie wie o tym, że tak naprawdę po prostu będą... będzie coś złego. O! Tak, teraz zaczyna nabierać rumieńców. Czyli to nie jest coś na zasadzie, że on opowiada jakąś historię, która już się zdarzyła, tylko historię, która dopiero ma się zacząć. O, okej. Okay. Nice. I was 8 years old at the time, and until then I had shared a room quite happily with my older brother. As it's perfectly understandable for the boy, 5 years my senior, my brother eventually wished for room for his own, and as a result, I was given the room at the black. Jeszcze raz. I was given the room at the back of the house. As my brother was given a new bed, I was given the bunk beds which we used to share. Aha, czyli on dostał łóżko, które razem dzielili.
While I was upset about sleeping on my own, I was excited at the night of being able to sleep in a top bunk, which seems far more adventurous to me. Shit! Tyle pieprzenia o tym, jak po prostu jak to młody gościu bardzo ekscytuje się tym, że po raz pierwszy będzie spał sam. Mam. Alright, it's bedtime. Mhm. Already? Yes, adults need their sleep. You see, you'll be sleeping alone for the first time. You excited? Yes, mom. Yeah, of course we're excited. All right, I'm turning off the lights. Good night. Good night. Chapter 1. Cave. Cave? Co ma jaskinia wspólnego z... Aha, to pewnie jest jakiś jego sen, co? No tak, oczywiście, że safe. Alrighty then, so, where am I? Ah! Okay, here. Mhm. Czy mogę z tobą jakoś porozmawiać? Nie, ty po prostu tutaj jesteś, żebyś był, tak? Dobrze rozumiem? Shit. Mam nadzieję, że wszystko jest okej z grą, w sensie nie zacięła się albo coś. Okej, idę dalej. Uuu. Oh shit. Oh. I wonder what's cooking. A pot and some right claw. A cold, unwelcoming breeze comes from the bottom of the stairs. Oh shit! Czy widzicie tę twarz? Stay here! Stalking is such a strong word. I prefer to think of it more as intense research on the individual. By the way, your missing socks is under your bed with me. What? By the way, your missing sock is under your bed with me. Just kidding. Normalnie bym tego nie zauważył, ale fuck. God damn it. What is going on? Weed mushroom looks poisonous. Ups. Coś się dzieje? Coś się dzieje? Chyba przyspieszył trochę. Czyżbym miał spieprzać?
A purple mushroom. Definitely poisonous. Oh my god. Oh my god. Uh-oh. Nie, tu nic nie ma. Kurczę, przypominam się ta gra. Oh shit! Oh. Przypomina mi się ta gra z tym, Spooky Jumpscare, coś tam, to z tym, gdzie po prostu czasami można było, czasami można było po prostu wejść w ślepą uliczkę i wtedy jest już koniec świata. Aha, czyli tak, po prostu są cztery. Nie wiem, czy tu chodzi o to, żeby je jakoś ułożyć dobrze? Tak, ułożyłem je dobrze. Czy te grzyby mają coś? It's a red liquid seeping out from the mushroom hat. Alrighty then. Wow. Ha! Oh my god. Kurczę, lubię takie gry, bo one zazwyczaj opowiadają świetne historie. Mam nadzieję, że tym razem się nie zawiodę. Uuu! Oh my god! 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 Am I dead? Czy umarłem? Czy już jest koniec? Od nowa? Co się stało? Mom! I had a bad dream. No co ty powiesz? Seriously? Mom! Mom? Mam! Shit. Mam 8 lat. Mam do tego prawo jeszcze, nie? Mam! Mam! I had a bad dream. Sweetie, what's wrong? I had a bad dream. Oh, that's too bad, sweetie. I'll be up in a minute and we can eat breakfast together. Alright, hurry up. Go change your clothes and I'll be right there. Okay. It shouldn't go outside right now. Aha, tu jest wyjście. No need to go there right now. Gdzie jest ten kuchnia? Tu? Hej! What the fuck? Mom! Mom, please! I'll be up in a minute and we can eat breakfast together. To jest jakiś pokój przejściowy, taki, że mogłem przejść na inną. Aaaa.
Okej. Poszedłem się przebrać. And so another day started. It was a day of little importance to our story. Importance to our story. I won't bother you with the detail. The one thing I remember is that even though I played with friends like I always did, I somehow still felt so lonely. I didn't enter my new room until later that night. It was time to go to sleep again. Okej, czyli po prostu to będzie coś na zasadzie gry w koszmary, tak? No dobra. No to w takim razie jak wygląda drugi koszmar? Jednak, zanim się tego dowiemy, kochani, ja zapraszam was na, może nie do końca krótką, ale przerwę, ponieważ mój czas się skończył i bardzo wam dziękuję za obejrzany materiał, mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeśli chodzi o fabułę, jestem wręcz przekonany o tym, że będzie co oglądać. I dlatego z całego serca polecam wam tę serię, którą mam zamiar właśnie otworzyć. To był pierwszy odcinek gry It Moves. Czekajcie na kolejny. I mam nadzieję, że zasłużyłem na lajka chociaż, co? Na suba to już nawet nie powiem. Dobra. Jeżeli coś wam się nie podobało, albo macie jakiekolwiek sugestie dotyczące tej gry, cokolwiek, dajcie znać w komentarzach pod tym filmem. Grał dla was Lambda, oglądaliście kanał Side Lambda, jeszcze raz to było It Moves i my, jak zwykle, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa pa!